Róża urodziła się w 1233 roku. Jej rodzice zajmowali się rolnictwem. Legenda głosi, że dlatego nadano dziecku takie imię, gdyż była tak piękna, iż miała twarz podobną do róży. Mając 12 lat, Róża wstąpiła do trzeciego zakonu świętego Franciszka. Już wtedy musiała być bardzo dojrzała w wierze. Datą przełomową w jej życiu był rok 1250. Zachorowała wtedy śmiertelnie. Spokojna o swoje losy, modliła się żarliwie o powodzenie wyprawy krzyżowej w obronie Ziemi Świętej, na której czele stał święty Ludwik IX, król francuski. Kiedy cudownie wyzdrowiała, postanowiła całkowicie poświęcić się nawracaniu dusz do Boga. Przywdziała habit zakonny. Zaczęła oddawać się surowym praktykom pokutnym w intencji nawrócenia grzeszników, a potem z krzyżem w ręku przebywała ulice miasta, nawołując do pokuty. Swoimi wystąpieniami wzbudziła gniew mieszkańców Witerbo, Patarynów i Katarynów, którzy zmusili ją i jej rodzinę do opuszczenia miasta. Już po opuszczeniu Witerbo, przebywając w Soriano, Róża otrzymała dar wizji, z której dowiedziała się o rychłym zakończeniu prześladowań kościoła wraz ze śmiercią cesarza Fryderyka II. Po jego śmierci, kiedy miasto zajęły wojska papieskie, Róża rzeczywiście mogła powrócić do rodzinnego domu, który przetrwał do dnia dzisiejszego. Pod koniec życia święta prosiła, by przyjęto ją do klasztoru Klarysek w Witerbo. Odmówiono jej ze względu na stan zdrowia. Za radą spowiednika zamieniła swoje mieszkanie na osobisty klasztor, gdzie wraz z kilkorgiem przyjaciół poświęciła się modlitwie o uświęceniu ludzkich dusz. Wyczerpana pokutą i apostolstwem, zmarła w wieku niespełna 20 lat, 6 marca 1252 roku. Jej śmierć napełniła bólem mieszkańców całego miasta. Pan Bóg wsławił Różę za życia i po śmierci tak licznymi cudami, że jej grób stał się miejscem masowych pielgrzymek. Już w roku 1257, a więc zaledwie 5 lat po śmierci, w obecności papieża Aleksandra IV odbyło się uroczyste przeniesienie relikwii świętej do kościoła Klarysek, gdzie do dnia dzisiejszego przechowywane są w szklanej trumnie. Mimo upływu czasu pozostały one w nienaruszonym stanie. Na wieść o cudownym uzdrowieniu jednego z kardynałów, papież Kalikst III przysłał na grób świętej złotą różę. Równocześnie wyznaczył kanoniczną komisję dla zbadania jej życia i cudów. On też wpisał świętą Różę do katalogu świętych w roku 1458. Do dziś zachował się zwyczaj, że co roku w noc z 3 na 4 września, w rocznicę przeniesienia jej szczątek z cmentarza do kościoła, przychodzi do jej grobu całe miasto i turyści, by wziąć udział w procesji z relikwiami niesionymi w wysokiej wieży, relikwiarzu. Kiedyś starano się, by wieża świętej Róży była jak najwyższa i jak najpiękniejsza. Benedykt XV ogłosił świętą Różę patronką młodzieży żeńskiej akcji katolickiej. Patronuje ona także tercjarkom i emigrantom. W ikonografii święta Róża przedstawiana jest w sukni tercjarskiej, opasanej sznurem, najczęściej z krzyżem w dłoni lub z Matką Bożą z Dzieciątkiem. Jej atrybutami są dyscyplina, róże lub korona z róż. Módlmy się. Boże, Ty dałeś nam, słabym ludziom, Twoich świętych jako wzór i pomoc na drodze zbawienia. Spraw, byśmy dążyli do Ciebie naśladując świętą Różę, której narodziny dla nieba obchodzimy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Christ exaltemus, Kyrie.